Obiecałem wam pokazać lamówkę własnej roboty. To jest taka prowizorka na razie, ale robi robotę. Musi być jeszcze po prostu dopracowana. Bo to jest na razie taśmą owinięte. A to później będzie element stały. Widzicie, tu jest taka śrubka z klapką gumową. Tu jest łożysko, wybite łożysko, ponieważ to jest twardy element. Tam żwir jest bardzo, wiadomo, ostry i klapeczka robi robotę. I mówimy, to już jest ponad, no prawie 4 metry będzie do tego miejsca, że już jesteśmy na dnie. Tu jest dwa kawałki 75 kanalizacyjnej i będziemy po prostu pokazywać, jak to się wszystko obwici. Teraz nie ma wody, jest puste. Teraz będziemy wyciągać żwir z odwiertu. Taki mamy żwirek właśnie. O, kamyczki grube. Zbliż sobie. Zbliż. Taki mamy gruby właśnie żwirek. Musimy co jakiś czas sprawdzać drożność tego zaworu, bo tam się kamyczki ładują i później nie odbija ten zawór. Najlepsza jest właśnie średnica większa. I będziemy następnym razem robić średnicę. Jest 110 rurę, a nie taką 75, ale mówię na tą chwilę. Tu jest dosyć mocne, wydajne źródło, dlatego taka rura powinna w zupełności wystarczyć. O. O, jeszcze spróbujemy. Będziemy schodzić dopóki będziemy mogli. Ile się będzie dało. Też będzie fajny żwirek, podejrzewam. Teraz żwirek będzie. O, zobaczcie. Zobaczcie, jaki żwirek wyłazi. O, widzicie? Zbliż troszeczkę bliżej. Ja zbliżyłam. Ale przybliż się do tatuś. Ale tu lepiej jest. No i weź ostro świeć. No już. Taki właśnie piękny żwirek. Ostry. To będzie bardzo dobre źródło. Znowu musimy przetkać. No to nie widać skarbu. Tu ma być ważne. Ta klapka ma być. Ta klapka ma być właśnie ważna, żeby ona się nie zatykała. Ona robi robotę. No i mówię, za każdym razem się ta rura nam obniża. O. No dzisiaj będzie to wszystko, ponieważ następnym razem będziemy robić znajomego na 110 rurach. Na rurach 110. Szlamówkę zrobimy z rury 90. Zrobimy szlamóweczkę. Jakie nawet kamyki duże wchodzą, takie kamyki potrafią wchodzić duże. Przez ten otworek. Przez ten nasz otworek takie potrafią kamyki nam wchodzić. Jeszcze będziemy w stanie wydrzeć tej wody, tak jak tego żwiru. Dołożymy tutaj jeszcze właśnie dwumetrówkę albo metrówkę jeszcze rurę do tego.
następny urobek idzie. Dobra, skarbuś. Na tą chwilę spoko.